Witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Józef Wycisk, a razem z nami są dzisiaj poseł Wojciech Saługa, Platforma Obywatelska. Witamy. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Oraz pan poseł Wojciech Szarama, Prawo i Sprawiedliwość, również witamy. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panie pośle, witam państwa. Opozycja chwali konstruktywną atmosferę podczas rozmów Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Chciałoby się powiedzieć, że szkoda, że tak rzadko, pan poseł Wojciech Saługa. Chciałoby się powiedzieć, że najważniejsze, że w końcu ktoś z kimś rozmawia. Oczywiście posiedzenie było tajne, więc wiemy tylko tyle, ile przekazano nam z różnorakich konferencji prasowych, no ale na pewno bezpieczeństwo, niepodległość Ukrainy to jest coś, co powinno nas dzisiaj bardzo jednoczyć. Widzimy, jak w kilka tygodni zmieniła się sytuacja na Białorusi i wojska rosyjskie już praktycznie po tej Białorusi się bardzo swobodnie poruszają. Dzisiaj można powiedzieć, że przez to, że Białoruś jest tak słaba w sensie niepodległościowym, to już graniczymy przez Białoruś bezpośrednio z Rosją, więc musimy zrobić bardzo wiele, żeby na arenie międzynarodowej stworzyć taki klimat, takie warunki, żeby tą niepodległość Ukrainy obronić. Natomiast ja się po tej Radzie zastanawiam jedno, czy my po tej Radzie jesteśmy bardziej bezpieczni? Chyba nie. Patrząc z tego, co wyciekło z Ministerstwa Obrony do sieci, jakie mamy zapóźnienia rozwojowe, jeżeli chodzi o wyposażenie polskiej armii, 4 śmigłowce, kilka statków, w samolotach w starciu z Rosją praktycznie byśmy nie istnieli. Brak w ogóle obrony przeciwrakietowej powoduje to, że dzisiaj jesteśmy bezbronni, musimy tych sojuszy szukać. Szukamy ich oczywiście w Stanach Zjednoczonych. I to jest dobry kierunek, tylko no, czy rząd, czy Polska ma alternatywy, jeżeli by się Stany Zjednoczone dogadały, porozumiały z Rosją w jakimś tam aspekcie, to gdzie będziemy szukać dalej sojuszników? Mm-hmm. Jeżeli walczymy dzisiaj z Unią Europejską, robimy wszystko, żeby jej integralność zachwiać, jesteśmy dzisiaj postrzegani jako antyeuropejscy, więc nie mamy przyjaciół w Unii Europejskiej. Możemy zostać osamotnieni jak w 1939 i to jest najgorszy scenariusz, ale niestety możliwe. Bardzo mocne słowa padły tutaj na koniec wypowiedzi pana posła Wojciecha Saługi. I to samo pytanie do pana posła Wojciecha Szaramy, Prawo i Sprawiedliwość. A mianowicie, skoro możemy chociaż raz na jakiś czas mieć konstruktywną atmosferę rozmów i rozmawiać normalnie, to może wypada powiedzieć, szkoda, że tak rzadko, panie pośle. No, Rada Bezpieczeństwa Narodowego to nie jest taki organ jak Sejm, rząd czy komisje sejmowe, gdzie spotykają się posłowie z różnych ugrupowań na co dzień. To jest sytuacja wyjątkowa. Radę Bezpieczeństwa Narodowego zwołuje prezydent w takich nadzwyczajnych okolicznościach. Takie okoliczności są teraz. Jest groźba agresji rosyjskiej na Ukrainę. Ukraina jest naszym sąsiadem, na którym nam zależy, a więc trzeba rozmawiać. Tym bardziej, że cała Europa zajmuje tutaj jednolite stanowisko, również Sojusz Północnoatlantycki. A więc ta konstruktywna atmosfera, te zgodne głosy w sprawie poparcia dla sprawy ukraińskiej, głosy mówiące o tym, że Rosja powinna się pozbyć swoich ambicji imperialnych ze strony polskiej opozycji, one rzeczywiście są bardzo ważne. Prezydent Andrzej Duda jak najbardziej docenił to spotkanie. To jest również potrzebne w kontekście hipotetycznego zagrożenia Polski. No cóż, gdyby to spełniły się te czarne scenariusze, no to wtedy rzeczywiście Polska mogłaby się stać tym państwem, no, które będzie miało na swoich granicach wojska rosyjskie. No, na szczęście prowadzimy spójną politykę zagraniczną, rząd premiera Morawieckiego, poszczególne ministerstwa, służby, one spełniają swoją rolę. Nasz sojusz w NATO pozwala nam liczyć na pomoc naszych sojuszników. No, oczywiście jest pytanie, jak ta pomoc by wyglądała. Natomiast obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest faktem. No i te wojska amerykańskie są po to, żeby w razie czego wspomóc Polskę, Litwę, Estonię, Łotwę w działaniach obronnych zmierzających do utrzymania integralności naszych granic, no i integralności granic Unii Europejskiej.
Pan poseł Wojciech Saługa powiedział, że generalnie jesteśmy odbierani jako taki kraj antyeuropejski, kraj, który rozbija jedność Unii Europejskiej. No ale jeśli spojrzymy na politykę Niemiec w kontekście Ukrainy, no to wydaje się, że Niemcy też nie budują jedności europejskiej i zachowanie Niemiec jednak mimo wszystko odbiega od zachowań innych krajów. Pan poseł Wojciech Saługa, nie wydaje się panu? No ale generalnie nie rozmawiamy o bezpieczeństwie Niemiec, tylko musimy rozmawiać o bezpieczeństwie Polski. Polska będzie bezpieczna, gdy będzie miała swoją silną armię i będzie miała sojusze. Dzisiaj silnej polskiej armii nie mamy. Lata rządów ministra Macierewicza, pana Misiewicza doprowadziły do degrengolady w polskich siłach zbrojnych i dzisiaj bez sojuszników jesteśmy naprawdę bezbronni. Nie czarujmy się, że my dzisiaj bylibyśmy w stanie takiej armii jak chociażby rosyjska postawić jakąś tamę bez wsparcia innych państw. Dlatego po tej Radzie Bezpieczeństwa Narodowego ja słyszałem bardzo duży głos, właśnie też płynący głównie ze strony opozycji, unormujmy relacje z państwami Unii Europejskiej. Jeżeli tam musimy szukać wsparcia i musimy się liczyć w tej grze. Dzisiaj jesteśmy izolowani praktycznie, nie mamy dobrych relacji z nikim, bo ponieważ ze wszystkimi walczymy, machamy tą tak zwaną szabelką, nie ma z tego żadnych konstruktywnych pozytywów dla naszego kraju. Premier jedzie do Madrytu, rozmawia z przeciwnikami Ukrainy, jak chociażby pani Marine Le Pen, a premier Orban, no, wzór do naśladowania przez Jarosława Kaczyńskiego i premiera Morawieckiego, zapowiada, że jedzie spotkać się z Władimirem Putinem, omówić dostawy gazu dla Węgier. Więc gdzie są ci sojusznicy? Nawet ci sojusznicy, którzy PiS mówi o nich, że są sojusznikami, oni tak naprawdę już prowadzą swoją grę, więc nie mówmy o Niemcach, nie mówmy o Węgrach, mówmy o Polakach, mówmy o Polsce, jak zbudować siłę polskiej armii i pozycję Polski w świecie, żebyśmy siedzieli przy stole, bo dzisiaj zupełnie ktoś inny rozmawia z Władimirem Putinem, na pewno nie my. Dobrze. Rozmawia rząd Niemiec, prezydent Francji, rozmawia prezydent Stanów Zjednoczonych, Polski przy tym stole nie ma. Przestaliśmy się liczyć przez to, że właśnie wojujemy z Unią na każdym etapie i nie ma dnia, gdzie premier Morawiecki nie mówi jakichś złych słów przeciwko Unii Europejskiej, przeciwko polityce europejskiej, przeciwko państwom europejskim. Wiele tych kwestii zostało wrzuconych naraz. Pan poseł Wojciech Szarama, może zacznijmy od tego spotkania w Madrycie, które skomentował pan poseł Saługa. No, przerażające czarnowidztwo. No, gdyby te informacje, które przekazał pan poseł, były choć w części prawdziwe, no to rzeczywiście mielibyśmy się czym martwić. Natomiast sprawa jest zupełnie odwrotna. Polska od dawna postawiła na rozwój swoich sił zbrojnych, na unowocześnienie naszego uzbrojenia. Przecież ten sprzęt możemy widzieć na co dzień. Zakup nowych myśliwców dla Polski. Najlepszy sprzęt amerykański zaczynamy dostawać. Polska armia jest przygotowana i dobrze pilnuje polskich granic. No, mamy tego najlepsze dowody. Na co dzień również to widzimy. Pana pytanie, panie redaktorze, dotyczyło polityki niemieckiej. No i rzeczywiście tutaj możemy się martwić, dlatego że w Niemczech przeważają interesy. Nord Stream 2, a więc ta inwestycja, o której ja dawno mówiłem, że jest takim papierkiem lakmusowym, jeśli chodzi o stosunki europejsko-rosyjskie, również polsko-rosyjskie. Polska robi wszystko, co może, tak samo jak i na przykład Stany Zjednoczone, znaczna część krajów europejskich, żeby ten gazociąg nie został otwarty, bo on uzależni Europę od dostaw gazu z Rosji. Jeśli ktoś może w każdej chwili zakręcić kurek z dostawą surowca energetycznego, no to ma możliwość szantażowania swoich odbiorców i tak się dzieje. No Niemcy, którzy nie pozwalają przewieźć przez swoje terytorium broni, na przykład z Wielkiej Brytanii do Ukrainy, postępują w sposób naganny. Jest to w sposób jednoznacznie potępiany. Polska na szczęście ma mocny głos w Europie i na świecie w tych sprawach, jest dobrze słyszalna. Ostatnia narada parę dni temu z prezydentem Bidenem, gdzie na razie biorą udział prezydenci Francji,
kanclerz Niemiec, szef rządu, prezydent Polski. To wskazuje w sposób jednoznaczny, że liczymy się na arenie światowej, że nasz głos po prostu się liczy, dlatego że jesteśmy uważani za państwo przywódcze w Europie Środkowej. Tak uważają Stany Zjednoczone, tak uważają nasi sojusznicy. Bez aktywnej polityki Polski sytuacja Ukrainy byłaby o wiele bardziej trudna. To, że Polska dysponuje silną, mocną armią, że rozwija swoje siły zbrojne, że również mamy powołany już kilkudziesięczny korpus ochotników, który w razie jakiegoś niebezpieczeństwa może stawić się w ciągu kilku godzin na granicy Polski. Tutaj ochrona granicy białoruskiej, jeszcze raz powtórzę, tego dowiodła. To znaczy, że Polska jest przygotowana. Ktokolwiek by chciał naruszyć naszą integralność, musi się liczyć z naszą mocną odpowiedzią i musi się liczyć z odpowiedzią sojuszników. Dlatego, że Sojusz Północnoatlantycki jest organizacją zobowiązaną do działań w obronie swoich członków. Oczywiście o wielu różnych innych aspektach tej sprawy możemy rozmawiać, ale tak naprawdę naszych słuchaczy, naszych odbiorców interesuje jedno podstawowe pytanie. Na ile jesteśmy bezpieczni, albo na ile zostaliśmy jednak, czy znaleźliśmy się w pewnej strefie zagrożenia? I to już takie pytanie na koniec naszego dzisiejszego spotkania, bo nie wiem, czy da się tu wlać w serca nasze trochę optymizmu i jakiejś nadziei. Pan poseł Wojciech Saługa? No niestety dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy na tyle bezpieczni, na ile ktoś zechce nas objąć ochroną, patrz głównie Stany Zjednoczone. Wycofanie się z przetargu na Caracale, modernizacja starych trupów czołgów z lat 70. T-72, kompletnie zaniechanie inwestycji w marynarce wojennej pokazują, że musimy być zdani niestety na innych. Jeżeli Rosja dogaduje się z Niemcami, jak tutaj pan poseł Szarama zapowiedział, to jest znak ku temu, że musimy pilnie coś zmienić, a nie machać tylko tą szabelką. Mm-hmm. To jest bardzo poważna rzecz. Przypomnę, w 1939 też się dogadano. Mieliśmy sojuszników, Francja, Anglia. Niestety nie pomogli, a Polacy i Polska poniosła największe ofiary, jeżeli chodzi o II wojnę światową. Prowadźmy mądrze politykę, gdzie mamy przyjaciół, gdzie liczymy się w świecie. Dzisiaj pierwszorzędną jakby sprawą do załatwienia jest unormowanie stosunków z Unią Europejską, wrócenie do stołu w Unii Europejskiej, bycie proeuropejskim krajem, bo tylko tam możemy znaleźć prawdziwych przyjaciół. I pan poseł Wojciech Szarama, to samo pytanie. No jest mi przykro, że pan poseł Saługa nie dostrzega modernizacji polskiej armii, a tutaj rzeczywiście jest temat do dyskusji dotyczący tych czołgów starych trupów. Otóż rząd Platformy Obywatelskiej kupił używane czołgi niemieckie Leopardy. Myśmy zdecydowali się rzeczywiście na ich modernizację, natomiast nazywanie tego sprzętu starymi trupami, no to trochę źle świadczy o ocenie. Mówię tego o tych rosyjskich czołgach, panie pośle, które stoją już w muzeach. Na szczęście, panie pośle, my tutaj dokonujemy zmian. Został zawarty kontrakt na zakup nowoczesnych czołgów Abrams amerykańskich, a zamiast śmigłowców francuskich postanowiliśmy jednak kupić śmigłowce amerykańskie, najnowsze amerykańskie śmigłowce. I to już na polskim niebie, na polskich drogach to wszystko funkcjonuje. My systematycznie unowocześniamy armię, zwiększamy jej liczebność, doskonale ją szkolimy. Dzięki temu możemy się czuć bezpiecznie. Jeśli chodzi o naszych sojuszników, cóż, ja jestem przekonany, że NATO jest zobowiązane do tej pomocy. Jakby było w praktyce, zobaczymy. Jeszcze raz powtórzę, mamy na naszym terenie wojska amerykańskie i to jest bardzo wymierna rzecz. Prezydent Biden wspólnie z prezydentem Dudą doszli do porozumienia, że jeśli będzie trzeba, że jeśli nastąpiłaby agresja Rosji na Ukrainę, to na teren Polski, na teren krajów Europy Wschodniej zostaną przerzucone dodatkowe siły amerykańskie, które będą pomagały wzmocnić nasze bezpieczeństwo. Oczywiście ono przede wszystkim zależy od nas wszystkich i mam nadzieję, że Platforma Obywatelska, cała opozycja zrobią wszystko, żeby to bezpieczeństwo Polski było jak najlepsze, a siły zbrojne, żeby mogły być pewne poparcia całego narodu. I tym stwierdzeniem musimy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Państwa i moimi gośćmi byli poseł Wojciech Saługa, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia. I pan poseł Wojciech Szarama, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Ja również państwu dziękuję za uwagę. Radio Katowice.